ale Terrain Racing, gra stworzona przez firmę Team 17 i jest to gra na dwóch dyskietkach z 95 roku. No to cóż, no to zaczynamy. Jest to gierka wyścigówka. Przypomina mi to trochę Micro Machines. Weźmy sobie, zobaczmy to. Tu jest preferowany GP Buggy, tu Formuła 1. Expert, no widzisz. O, no widzisz, może być. Rozbudowa silnika. Chcę radio. A co silnik? Jest prędkość. Zaszaleję. Za szybki samochód sobie zrobiłem. No, identycznie się jeździ jak Micro Machine. Po zewnętrznej. To było ostre.
Piszmy sobie. Krzych. Ok. Mission file. Ej, ale ja już nie chcę. Nie mówcie, że jeszcze raz. Chcę inną planszę zobaczyć. O, to jakiś inny etap. Właśnie chcemy sobie tutaj przebadać te etapy, ale kurde, ja za sobie za szybki ten samochodzik zrobiłem. Znaczy za szybki. To ja tak gazuję w sumie. Gdzie? Przypomina mi się taka też gierka, tylko chyba jakaś troszkę inna graficzka, tylko ja nie wiem, czy to może mylę z gierką, którą grałem, może to był PC 486, to też samochodziki były, taka fajne mi się podobały te samochodziki, takie realistycznie wyglądały, różne kolory. Można było sobie tam tuningować go, bo normalnie bardzo dużo opcji było do tuningowania. Jak kolorki, właśnie silniki, jakieś takie małe Need for Speed. Tylko, że to coś takiego było. Ale nie wiem, co to za gierka była i nie wiem, nie jestem pewna, ale to chyba nie było. Nie wiem, znowu to. Więc to będzie trzecia plansza. Wolałbym sobie zrobić wolniejszego samochodzika. A dobrze. To sobie zrobimy. To teraz tak, jechaliśmy tu. To teraz sobie pojedziemy w kanionie. Braliśmy już chociaż 4x4, to by się tu przydał. Właśnie. Ale mamy trzy samochodziki. Bugi. No dobra, przetestujemy w każdej planszy innego. O, i bez silnika. Zobaczymy, jak się będzie jechać. I co to za kanionik? No, wolniej się jedzie i od razu lepiej. Tylko, że jeszcze trasy trzeba znać. Thank you.
Falcon 3. Graficzka taka przyjemna. Fajnie się prezentuje ta gra. W sumie jest tutaj więcej możliwości niż Micro Machines, więc można powiedzieć, że ta gra jest lepsza. Ale to już zależy od indywidualnego gustu. Gdzie tu jest... Aha, szóste okrążenie. A ile jest okrążeń? Ale tu niespodzianki są. Ja pierdzielę. To co czuję, będę się męczył w tej planszy. To jest Formuła 1 tutaj.
Ale świnia pocisnęła. Plansza się skończyła. Fajnie by to wyglądało w potyczkach youtuberów, bo tutaj można grać nawet na 6 osób, aż. Ale tam by mięso latało. No cóż, tytuł ten był zaproponowany właśnie w temacie dyskusja na moim kanale. I dzisiaj tak sobie od czasu do czasu właśnie zaglądam na prywatne wiadomości na kanale i na dyskusję. Nie za często, ale od czasu do czasu trzeba tam zajrzeć. No i tam piszecie różne tytuły, które warto by było ograć, a które jeszcze nie są pokazane na moim kanale. I zachęcam do tego właśnie, żeby tam proponować gierki, ale tylko na Amigę oczywiście. I będziemy ogrywać. I właśnie ten tytuł postanowiłem sobie dzisiaj tak na spokojnie. Jest wiele tytułów, które można by było jeszcze tam. Jest kark. Ograć. Co ja przechodzę dalej? Kiedy gamałem. Po prostu są tytuły, które wymagają większego czasu. I tak się przymierzam. Będą oczywiście to strategie. Ale najpierw na samym początku muszę je sobie odpalić i zobaczyć, co się jeszcze mija, zanim ruszę gameplay. No to wiadomo. Już po prostu się zaczynają gry, w które nigdy nie grałem. A czas poznać. Wspólnie z wami myślę, że będzie fajna zabawa. I damy radę. Patrzyłem się na niego, a nie na kamyczki. Musicie przyznać, że przyjemna gierka. No ja tutaj wziąłem ten bugi, jest, jak się bierze tego bugiego, to tam pisze. Na średnim poziomie to są, tak? 4x4 to jest nowicjusz. No i Formuła 1. Mistrz. Mistrzu. No nie, no, my sobie tam przetestujemy tą Formułę 1, ale... lapów. To jest chyba 7, tak? Jeszcze. Get out of here! A chyba będzie stat tym razem.
Trzeci. Kanon fuder. A czy to jest ten forest, co mieliśmy na końcu sobie wybrać? Nie, chyba nie, bo ja chciałem wtedy zmienić samochód. A nie mieliśmy nic do wyboru. No przyznacie, tą graficzka fajnie się prezentuje. Gdzie on chodzi? Ja nie jadę do tyłu, nie? Tutaj to całkowita lama. Strasznie ślizga się samochód, gdzie w poślizg wpada i sterowanie jest bardzo trudne tutaj. Tu pewnie ten 4x4 by był najlepszym rozwiązaniem. Lap 4. Wow, pięknie drzewo po całym. Ale nie dało rady na skrót. Jeszcze prześcignąłem gościa przed metą. Po mnie jestem ostatni znowu. Ale... Game over. Załapałem się nawet na liście. No i włączamy ostatni forest. Widzieliśmy, co tam się dzieje. A ja jeszcze mi został do wyboru samochód Formuła 1. A będziemy jechać w lesie i w zimę, a ja biorę Formułę 1. Wiecie, co to znaczy. Pełna profeska. Może akceleratora nie biorę. Nie, może z dwa poziomy. Kuźka. To. A, to tu właśnie jechaliśmy. A nie pamiętam. Nie, to nie ta plansza. Już mi się pokręciło i... Chciałem jechać jak na poprzedniej.
Co jest? No koszmarnie. No mówię, nie ma to jak po lesie jeździć Formułą 1 w zimę. A ci jeepkami popierdzielają. A jednak tego akceleratora to sobie mogę wziąć. Szybciej z rowu by wyjeżdżał. A to było jak w Need for Speed. A to to nie. To jak Chuck Norris. A chciałem za nim jechać. Jezu, dopiero czwarta. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj może... No i właśnie, tutaj są... Battle mode, to są to dla graczy. To jest chyba pojedynek, jeden kontra drugi. A tu jest liga. Też dla graczy można sobie nikę zrobić. Co mamy w opcjach? No i tyle. Ilość graczy 6. Świat. Kanion był fajny. Jaki samochód? Prędkość. To w zwolnionym tempie. No i dobra. Nie będziemy wybierać już imion i tak dalej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że fajna gierka. Sobie też... Też ją sobie muszę dołączyć do kolekcji. Fajna opcja, rozbudowana opcja niż Micro Machine. Także... polecam gierkę, fajnie się grało, jak na pierwszy raz w sumie. Lubię Micro Machines, ale o tej gierce nie wiedziałem. I spodobała mi się. Cóż można powiedzieć. Myślę, że światów mogłoby być więcej, chociaż tych plaż pewnie w tych światach jest więcej. Na liście jest. No i tyle. Zapraszam do następnych odcinków. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy oraz lajków. Trzymajcie się, amigos, adios.